Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić morską muchę, absolutną klasykę mokrych much, red tag. Red tag to jest mucha, która pochodzi z XIX wieku, do dzisiaj jest bardzo łowna, nie jest trudna do wykonania, jest absolutną podstawą, jeżeli chodzi o kręcenie much. Sprawdza się również świetnie w morzu, można złowić belonę, troć taką muchą. I z Agnieszką pokażemy Wam, jak zrobić taką muchę. Kompletną listę materiałów zobaczycie w opisie tego filmu. Na bieżąco będziemy Wam mówić, z czego wykonywana jest. Haczyk jest już umocowany. Jest to haczyk do mokrej muchy. NS115 Arex Deep Streamer. Mimo że w nazwie ma streamer, świetnie się sprawdzi też w mokrej muszce. No i co? Mamy nić nawiniętą, wiodącą. Powiedz, Aga, jaka to jest nić? To jest 6.0 czerwona. Uni czerwona 6.0. Może być czarna, możecie w zasadzie tutaj kolor nici to jest bardziej taki ozdobnik tej muchy. My po prostu lubimy ją robić z czerwoną nitką. No i co? Muszka nazywa się Red Tag, czyli czerwony chwościk. To będzie... Czerwony chwościk montujemy jako pierwszy. Tak, chwościk montujemy z Uni Stretch. Jest to fajny materiał na chwościki, czyli kilka włókien wziętych razem. Agnieszka właśnie montuje na trzonku haka od góry. One są złożone razem. Od spodu jeszcze, żeby to było na pewno na górze haka. Tak, uważajcie, bo chwościk może Wam się bardzo łatwo przekręcić z lewej na prawą, na bok haczyka, tu pilnujcie sobie tego. No i tytułowy element muchy Red Tag Palmer, bo to jest wariant tej muchy, Red Tag Palmer jest już przymocowany. Mucha ma rozmiar 8, tak? 8, tak. 8. Jak skończysz kręcić, ja to zaraz pokażę, jak wyglądają te haki też. No i tak, mamy chwościk. Teraz co? Drucik, tak? Owijka. Mamy drucik, owijka, żeby dla wzmocnienia konstrukcji. I złapać tą jeżynkę, która będzie szła po ciałku. Ten palmer. Z ważnych rzeczy pamiętajcie, że red tag jest zrobiony zwykle z pióra pawia. My tu, ponieważ jest to morska mucha, postanowiliśmy zrobić troszeczkę mocniejszą konstrukcję i używamy na tłowik dubbingu w kolorze pawia, czyli to będzie syntetyczny materiał. W oryginale stosuje się promień z pióra ogonowego pawia, czyli my to zamieniamy na tak zwany dubbing w kolorze peacock. Dobra, czyli jest tak, mamy chwościk, chwościk, owijka, powiedz mi owijka, jeszcze z czego zrobiłaś? Owijka to jest drut. Złoty uni. Z uni. Zwykły uni French. Jasne. I teraz mamy... I teraz montujemy pióro kury brązowe. Usunęłam jakieś tam... I to jest szyjne pióro kury, tak? To jest szyjne pióro kury, no. To jest dosyć ważne. Pamiętajcie, żeby to była kura, nie kogut, ponieważ kogut ma bardziej pióra pozbawione puchu. I ponieważ jest to mokra mucha, a nie sucha, chcemy, żeby ta mucha nam ładnie tonęła. Więc pamiętajcie, to powinna być mokra jeżynka, czyli pióro kury. Dobra. I teraz montujemy dubbing zamiast właśnie tego pawia, o którym Marek wcześniej mówił. To jest Light Bright. Klasyczny dubbing w kolorze właśnie peacock, czyli paw, tak? Sprawdzi Wam się Light Bright, ale każdy syntetyczny, mocniejszy dubbing tak zwany, też syntetyczny materiał będzie fajny. Fajnie, żeby on był w kolorze faktycznie imitującym pawia. To jest typowo Light Bright w kolorze peacock. Tak. Trzeba go nakręcić. Po prostu nakręcić. I w zasadzie najłatwiej i najładniej wygląda, jak z każdym obrotem się ten materiał dokręca. Czyli kilka nawinięć. Trzeba pokryć cały Tak, bo on ci się rozkręca, czyli cały on czas się trzeba rozkręca, go... No bo jest syntetyczny, nie? Jakieś naturalne... Czyli od oczka do taga i od taga do oczka. W dwie strony go nawijasz. Tak, fajnie jak się uda troszeczkę też to ciałko stajperować, nie? Czyli no, żeby był, się rozszerzało... Lekko wrzecionowate. Takie wrzecionowate, no. Czyli powinno się zbiegać w kierunku tego narzędzia, ale szczypce do jeżynek. Tak. Mocujemy teraz jeżynkę. Jeżynka typu palmer. Palmer to jest jeżynka, która jest nawijana po całym tłowiku. Czyli jest to wariant red taga, prawda? Tak. Klasyczna wersja, jak ma? Tylko z przodu, przednia jeżynka. Ok. Tu zaznaczyć też warto, że red tag początkowo był muszką suchą albo mokrą. Do końca nie wiadomo, ale ta muszka jest z XIX wieku. I do dzisiaj się na nią łowi.
Nawet osoby niezwiązane z muszkarstwem często kojarzą Red Taga. A na morzu to może być też świetna i bardzo łowna mucha. Czyli teraz tak, zabezpieczyłaś, chwyciłaś jeżynkę, czyli drucikiem wróciłaś do oczka haka i złapałaś jeżynkę, odcięłaś końcówkę przy tagu i teraz co robisz? Teraz usunę nadmiar tego chwościka, co robimy. Tak, to musi być, słuchajcie, jedno zgrabne cięcie. Tu nie można tego na raty robić. Wybieramy długość taga i jedno cięcie, żeby wyszedł nam ładny i równy. No i to jest najważniejsza część. Najważniejsza, no. Z tego się wzięła nazwa muchy Red Tag, czerwony chwościk. I teraz co będziesz mocować? I teraz robimy jeżynkę przednią. Okej. Nie jest... dobieram jeszcze jedno pióro kury. Słuchaj, jakby ktoś chciał na przykład zrobić takiego palmera z jednego piórka, da się to zrobić? Czy... Da się oczywiście, będzie po prostu bardziej oszczędny i trzeba wtedy po prostu zacząć bliżej oczka. Ja w tej chwili zostawiłam miejsce na tą drugą jeżynkę. Mhm. Tylko, że pióro kury potrafi być szyjne dosyć krótkie, to też może być przeszkoda, nie? Może być przeszkoda. Jeżeli z takiej tańszej kapki robimy, no to... to raczej dwie się... będzie wygodniej po prostu zrobić tą muchę z dwóch. Najczęściej kapki kury to są kapki pochodzenia indyjskiego albo kapki z Chin. One mają dosyć krótkie piórka. My kręcimy z kura firmy Metz. To są amerykańskie pióra, one są dosyć długie. Więc myślę, że dwa piórka przy indyjskich kapkach mogą być jedynym wyjściem, jeżeli chcemy taką bardziej obfitą jeżynkę zrobić. No i nawijamy jeżynkę, czyli szczypce do jeżynek. Nie wiem, czy to widać akurat tutaj, ale Agnieszka używa takich fajnych szczypiec z sprężynką. Czyli zapobiega to urwaniu. Urwaniu i ześlizgnięciu się tej końcówki. Mhm. Parę owinięć. Słuchajcie, tu są dwie szkoły, to też jest ważne. My robimy muchy na bogato, fajnie to pracuje. Są też ludzie, którzy lubią dosyć oszczędne. To już od Was zależy, ile owinięć zrobicie. Jeżeli chcecie bardziej obfitą jeżynkę, no to tak jak Agnieszka teraz robiła, robicie kilka owinięć. Taka jedna chyba też ważna rada. Zostawcie sobie zawsze miejsce z przodu, bo bardzo, bardzo łatwo jest zrobić coś, co po angielsku się nazywa crowding the eye, czyli zatłoczenie oczka, czyli w pewnym momencie zorientujecie się, że nie macie już miejsca na wykończenie muchy tak zwaną główką. Czyli to taka chyba ważna rada, nie? Zostawić sobie miejsce z przodu. No tak, no bo wtedy mucha jest bezużyteczna, jeżeli nie możemy jej użyć. Po prostu zatkacie oczko nitką. Dramat nie jednego początkującego, a i doświadczonego flytiera. Zakrycie oczka nicią albo lakierem. I co? Mucha w zasadzie gotowa. W zasadzie gotowa. Można troszeczkę igłą powyciągać ten dubbing. Jak oceniasz jej skalę trudności? W skali? W skali 1 do 5. Do 5? Dwójeczka? No, dwójeczka. Okej, weźcie poprawkę na Agnieszkę, bo ona akurat tu muchy wykonuje zawodowo. Ja myślę, że to jest taka trójeczka. Zwykły Red Tag byłby dwójeczką, ale przez to, że macie tu jeżynkę palmerową, myślę, że to będzie taka trójka w skali. Pamiętajcie też, że nie musicie robić tego elementu tutaj właśnie tej jeżynki po tłowiu. Ona też świetnie się sprawdzi. Jeżeli będzie mieć przednią jeżynkę i będzie wtedy klasycznym red tagiem. Tu widzicie wariant, bo mamy i inny tak naprawdę tłów z dubbingu. Teraz kropla lakieru, żeby zabezpieczyć nić. No. I teraz wrzucamy to do wody, a złowionej rybie gratulujemy dobrego gustu. Troć, belona w morzu. Flądra. Można tej muszce też dodać złoty koralik, prawda? Albo jakiś inny. Można, będzie wtedy obciążona. Będzie to kolejny wariant Red Taga. A tu widzicie coś, co się nazywa Red Tag Palmer. I tak to właśnie wygląda. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zobaczyliście, jak robi się klasykę morskich mokrych much Red Tag Palmer. W następnym odcinku zobaczycie, jak robimy imitację Tobiasza, która nazywa się Black Head Sand Eel. Zapraszamy i dziękujemy.